Witam Was serdecznie na kanale Poza Gołym Okiem. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia filmu o wodzie z ogórków kiszonych. Sok z ogórków jest uznawany za bardzo wartościowy, ponieważ jest bogatym źródłem kwasu mlekowego. Głównym składnikiem tej wody są bakterie, które rozkładają węglowodany i produkują kwas mlekowy podczas procesu fermentacji. Bakterie kwasu mlekowego mogą żyć w otoczeniu beztlenowym i samodzielnie wytwarzają warunki potrzebne do kiszenia ogórków i innych popularnych kiszonych przetworów. Bakterie mlekowe przyczyniają się także do smaku, tekstury i walorów odżywczych kiszonek. Ogólnie bakterie kwasu mlekowego rozbija się na cztery główne grupy, które są widoczne na tym filmie. Lactobacillus mają kształt pałeczki, najłatwiej jest je rozpoznać. Lukonostok mają formę owalną albo kulistą i mogą występować w łańcuchach, zwanych także paciorkami. Pediococcus mają kształt owalny lub kulisty i mogą występować w formie podwójnej albo poczwórnej. Streptococcus mają formę kulistą i też tworzą łańcuchy. Spożywanie produktu bakterii kwasu mlekowego może nieść wiele korzyści zdrowotnych, takich jak m.in. pomoc przy zapaleniu jelit, pomoc w trawieniu laktozy, czyli cukru, który występuje w mleku. Chociaż nie polecam jedzenia ogórków po mleku, ci co spróbowali na pewno będą wiedzieli. Ponadto kwas mlekowy może pozytywnie wpływać na kontrolę niektórych typów raka oraz kontrolę cholesterolu we krwi. W dzisiejszych czasach większość fermentowanego jedzenia produkowane jest z dodatkiem wybranych, specjalnie wyselekcjonowanych szczepów kultur bakterii. Te szczepy mają charakterystyczne cechy i specyficzne właściwości. Jak kisimy ogórki w domu, to raczej nie używamy bakterii z saszetki. Bakterie, które już są w ogórkach, wystarczają. W fabrykach ogórków podczas produkcji wybrane szczepy są dodawane, aby charakter firmowych ogórków był zachowany i żeby klient, kupując dany produkt, miał pewność, że ogórki będą smakować dobrze i niezmiennie. A teraz dotarliśmy już do końca mojego dialogu. Życzę Wam miłego oglądania, pozdrawiam i do usłyszenia.